Tereny od Cypla przy ulicy Grunwaldzkiej poprzez działki prywatne pomiędzy ulicą 11 listopada i jeziorem w kierunku drogi wylotowej na Orzysz będą mogły być wykorzystywane pod zabudowę usługową. W czasie sesji Rady Miasta przegłosowano nowy plan zagospodarowania terenów nazywanych Kajki 3. Wnioskodawcy wnosili o to, żeby umożliwić zabudowę wokół jeziora, żeby mogli rozwinąć tam funkcję turystyczną, adekwatną do otoczenia. I ten plan w tym kształcie, który dzisiaj radni uchwalili, przewiduje taką możliwość. Na części tych terenów wprowadziliśmy zabudowę usług turystycznych, uporządkowaliśmy ten teren. Ze względu na brak zgody ze strony właścicieli działek przy ulicy 11 listopada, po tej stronie jeziora nie pojawi się promenada. Nie oznacza to jednak rezygnacji z chęci połączenia osiedla Tuwima z istniejącą promenadą ciągiem pieszo-rowerowym.